Państwo Szulik ze Świerklan mają za sobą już lata doświadczeń zarówno w małżeństwie, jak i we wspólnym prowadzeniu gospodarstwa. Na pierwszy rzut oka widać, że dbają o porządek i bezpieczeństwo, czego wizytówką jest ich przydomowe podwórko. To zaangażowanie zostało w końcu docenione. W konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanym przez Śląski KRUS Elżbieta i Józef Szulik zajęli pierwsze miejsce. Odczucia bardzo wspaniałe i miło nam jest, że Państwo docenili nasz wysiłek, naszą pracę, wkład w to, żeby wszystko wyszło tak, jak wyszło. No jakie uczucie jest, no wyróżnienie jest, no osiągnięcie jest dość wysoki, jak na pierwsze miejsce w województwie, no praca, czystość, no i to jest wynik tego. Tego sukcesu nie byłoby jednak, gdyby nie wspólne zaangażowanie małżonków w poprawę bezpieczeństwa w ich gospodarstwie. W tym tandemie od początku role były podzielone. No myślę, że ze strony męża to praca w ogóle tak właśnie dbała o bezpieczeństwo, a z mojej strony estetyka i porządek. Mnóstwo kwiatów i w ogóle obejście takie. Taka ręka kobieca. To jest praca nie tak tam z dnia na dzień, to jest raczej latami trzeba na to pracować, żeby to tak jakoś prowadzić, utrzymać w takim porządku. Nie? Urządzenia wirujące muszą być pozabezpieczane, barierki, poręcze, schody obmalowane jakieś tam. No wszystko to, co jakieś tam może stwarzać zagrożenie. Te nagrody świadczą o tym, że dbanie o bezpieczeństwo może się opłacać. To jest ekologicznej firmy, tutaj dostaliśmy takie upominki. Tylko musimy się zapoznać z tymi broszurami, jak stosować. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowany jest już po raz 9. To doskonały sposób na to, aby zachęcić rolników do podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Celem jest to, żeby zarówno samorządy, które dzisiaj po raz pierwszy uczestniczyły w naszym konkursie wojewódzkim, czyli starostowie, wójtowie, wspierali te gospodarstwa, które chcą pracować bezpiecznie, żeby umożliwili im bycie tymi liderami bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, żeby te gospodarstwa były jako gospodarstwa wzorcowe dla swoich sąsiadów, osób wizytujących wieś, osób odwiedzających czy pracujących w tym gospodarstwie, żeby wszystkie te osoby czuły się tam bezpiecznie. Małżeństwo ze Świerklan nie zamierza osiadać na laurach. Zwycięstwo w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na etapie wojewódzkim traktują jako przedbiegi w krajowym finale. Gra jest warta świeczki, bo główną nagrodą jest ciągnik ufundowany przez prezesa KRUS-u. Łukasz Muszyński, Agroflash.